Filipińscy celnicy w elegancko zapakowanych na prezenty pudełkach znaleźli ponad 70 tysięcy żywych tarantul. Przesyłka przyleciała, uwaga, z Polski. Aresztowano jednego Filipińczyka i chociaż dzikie tarantule nie mieszkają w Polsce, jesteśmy potęgą, jeśli chodzi o pająki ptaszniki. Tomasz Jabłoński. Filipińscy celnicy przyznają, że takiej przesyłki jeszcze nie widzieli. To są tarantule, 757 sztuk z gatunku zagrożonego wygnięciem. Ich wartość rynkowa to jakieś 350 tysięcy filipińskich pesos. Czyli prawie 30 tysięcy złotych. Pająki były w plastikowych pudełkach, pięknie opakowanych jako prezenty. Inne schowano do opakowań płatków śniadaniowych i ciastek. Nadano je z Polski i wykryto, bo jak donosi filipińska prasa, jedno z pudełek zaczęło się poruszać. Te pająki będą teraz poddane kwarantannie w naszym centrum dla zwierząt, a później spróbujemy się skontaktować z nadawcą w kraju wysyłki. Czyli w Polsce, gdzie tarantule nie występują naturalnie, co nie oznacza, że ich nie ma. Na obecną chwilę mamy z narzeczoną około 100 tarantul. Łukasz Dworzański hoduje pająki ptaszniki od lat i mówi, że takich dużych hodowli jest w Polsce około setki, mniejszych tysiące. A fanów jadowitych pająków przybywa. Co jest interesujące w ptasznikach? Samo podejście do ptaszników, to, że trzeba być ostrożnym, że nie wiadomo, jak się ten ptasznik zachowa. To jest jednak taka bariera psychiczna. Tarantule to nie jedyne stworzenia, które nie występują w środowisku naturalnym w Polsce, a mimo to przemyca się je za granicę. Ostatnio mieliśmy przypadek przewozu skór, wyprawionych skór z pytona, które wędrowały w tranzycie przez Polskę z Tajlandii aż na Ukrainę. Celnicy podkreślają jednak, że przemyt zwierząt do i z Polski zdarza się coraz rzadziej. Tomasz Jabłoński, Wydarzenia.